strony Maciej i witam wszystkich w kolejnym odcinku Dark Souls. Zobaczymy, co ten pan nam ma do powiedzenia po tym, jak żeśmy go zabili. Oh, you. You have quite some nerve. Or are you just thick? Fine then. What is it that you need? Nic od ciebie nie potrzebuję, cholerniku ty jeden. Strzelasz mi z kuszy w plecy, a później no, takie teksty walisz. Spadaj. I tak cię później zabiję. O, tyle ci powiem. I czas zjechać windą na dół i iść dalej w te cholerne podziemia. Kurde, fart, że winda był. Gdzie do góry? Porąbało ich. Ja nie chcę jechać do góry, ja chcę jechać na dół. Czy to byłaby winda w jedną stronę? Kurde, no mówię wam, normalnie tędy wyjechałem przecież. Nie tędy, Boże. Ale ze mnie pajac, tutaj jest przecież winda. Winda jest. Na sam dół. Nie da ci dotknąć. Oj, dotknąłem się. Czy dotknąłem się? Dałem się dotknąć. Ten ruszył w moją stronę. Ćgnąć go. Czyli się wydaje, że ten jest jeszcze większy. O, Jesus. Zadaje trochę damage. O, ten był duży. Ale widzicie, jak widzicie, dusz ich, z nich jest tak mało. Co oni tu napisali? Hidden Path Ahead. No nie wiem, czy gdzieś tutaj jest coś ukryte. Z tego co pamiętam, to się tylko schodziło na dół. Się szło na dół i na dół. Dobra, zobaczymy, czy są jakieś przedmioty. A, miałem co rozświetlić. Będzie trochę lepiej. No, nie właśnie w niego, Boże. Myśmy stąd przyszli, nie? Tak, on tu kazał nam skakać, ale przecież możemy tutaj sobie zaraz zejść. A, idiotyzm. Ta wiadomość była głupia, ale i tak zejdziemy na dół. Tej którąś drogą się wracało w to miejsce, gdzie mi się spadło. Coś mnie goni. Jakieś dziwne dźwięki tutaj za mną. O, cześć. Dzień dobry. Skoro tego pana mamy z głowy. A, tutaj jest zejście. Tak, już widzę. Ale tam było jeszcze zejście na dół, nie? Tutaj. To jest powrót do tego miejsca, gdzie myśmy spadli w poprzednim odcinku. A tutaj były obszar jakiś bonusowy z czymś, ale to chyba były... Właśnie, mam wrażenie, że to były tylko te duszki. Nie było nic oprócz nich. Można było sobie tylko farmić humanity. Przynajmniej mam takie wrażenie. Spróbuję je wszystkie wyrżnąć. Tam coś jest, tam coś się świeci. Więc nie jestem tego pewien. Łop. Gra, działaj płynnie. Shit, ale te FPS-y spadają mi, kurde, coś komputer robi. Oj, nie, ty mnie nie dotkniesz. Nie dotykaj mnie. Co one w zasadzie chcą mi zrobić? Kolejny humanity. Przydałoby się coś golnąć, dobra. To nie będzie golnięcia, będzie leczenie. Tutaj czas się rozejrzeć. Co tutaj mamy? Jest ciemno jak cholera. Tam coś jest. Ale to jest niesamowicie daleko.
Tutaj coś jest. Tutaj jest więcej duszków. A, no i wlazłem w niego. O, jest tam coś. Jest tam jakiś przedmiot. Up, 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 up. No mały. Gin. No i musiał przeleźć przeze mnie. Co my tu mamy? Black Flame. Jakbym używał czarów, to może by to było jakieś przydatne, ale... Tak to nie, czemu niby? Zobaczmy, co on w ogóle robi. Dark Orb, Fireball, Black Flame. O, to jest Pyromancy. Pyromancy, skały, bla, 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 bla. Żeby rozwalić nawet najlepszą tarczę. To nieźle. Nieźle, nieźle. Tutaj se wyjdziemy z powrotem. No właśnie to. Sobie wyjdziemy z powrotem. I najprawdopodobniej będzie droga już do bossa, z tego co pamiętam. Tam jest towarzystwo, którego za bardzo nie chcę. Nie chcę ich. Nie chcę im dnia psuć. Tutaj się zjeżdżało, z tego co pamiętam. Się jednak szło. Ja może jednak tarczę przed sobą, no tak. No w razie co? Gdzieś tam jak byliśmy, to widać było w oddali przedmiot. Tak jest. Humanities tylko. A może się kiedyś przydadzą. Tak poważnie. O, tam jest wejście. Tak jest. Co tu jest? Czy ja nie idę na jakiś... na śmierć? Coś większego. O! Przelazł przeze mnie, cholernik. Ostrożnie, powoli, spokojnie. O! White Titanite Lab. Nieźle, nieźle, nieźle. To mi się podoba. Ale białe jest do broni tych. Do broni... Może na prawo. Co jest z tej prawej? A, myśmy tam byli przecież, no dobra. Do broni Holy, czyli do świętych broni. W zasadzie nie wiem, po co ich czyszczę, bo i tak chciałem wrócić do ogniska, zanim podejdę do tego bossa w ogóle. A myślę, że... Spadaj. Dawać. Soul of a Hero. O, będzie dużo dusz. Będzie naprawdę dużo dusz. Nic czome. No bo właśnie tutaj ludzie często. No raz mi się udało, że po prostu koleś tutaj miał znak przywołania i po prostu go przywołałem. I niesamowicie prosto poszedł boss. Dobra, ale myślę, że nie ma co owijać. Tu mamy 14 flaszek. Ja się jeszcze czegoś napiję. I zobaczymy, jak to pójdzie. Tak se, o, za pierwszym razem. Może za pierwszym razem się po prostu uda. Mamy miecz, mamy to. Mamy światło na głowie. Spoko, można iść.
Znowu ta łapa. Fajny, nie? Ups. A, dostał. Frajer. Ciężka ta ręka. Twoja, koleś. Gdzieś go walnąłem, ale nie wiem, co się stało w zasadzie. Nie, nie, nie. Nope. Całkiem jest szybki, co? W paru miejscach mogę go faktycznie ciepnąć, na przykład w takich. Ale tak czy siak trzeba więcej okazji, bo to strasznie długo zajmie. Strasznie długo tego bił. Jeżeli tylko przy... tylko i wyłącznie przy tym ataku będę go ciachał. O! O, drugim czymś mnie walną. Au! To już mi się kondycha skończyła. On jeszcze miał jakieś inne ataki, z tego co pamiętam. Nie wiem dokładnie, jak one wyglądały. No nie przypomnę sobie. Koleś, nie trafiasz. Wow, 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 wow. Koleś, to żeś se pofolgował, kurde. Trochę się chyba wkurzył, że go tak troszeczkę dziabnąłem. Parę razy w łapkę. Nic się nie stało w łapkę. Nie stało się nic. O. Zero kondycji, zero kondycji. A on wali oboma naraz i laską tą łapą. No dobra, chwilkę to zajmie, ale nie jest to nie jest on niemożliwy do pokonania. No nie jest to niemożliwe. No i po co ja mu włażę pod te pięści? Wow! Prawie całą kondychę. Ale fajnie wygląda. To mi się mniej podobało, muszę przyznać. Nie lubię czarów. Lubię walczyć normalnie sobie wręcz. Nie, nie wyszło do końca to też. Nie, nie trafiłem. Niedobrze. Może podejść jednak do niego trochę bliżej. To mi się nie podobało. Obłoż, obłoż, obłoż. Czego on nie wymyśli. Już jak zaczyna tłuc czarami, to mi się to mniej podoba. O. Nie, nie podoba mi się to, panie. Panie tego, pan nie atakuj wręcz, a nie... Ale jakby on totalnie zmienił swój... A! Odznaczył mi się, cholera. Nie! Nie, to po prostu.
Nie. Nie zgadzam się. Ohoho, panie tego. Panie, pan tutaj się popisujesz jakimiś sztuczkami. Pan nie dajesz się w ogóle uderzyć. No jakoś to się da wytrzymać. Niekoniecznie nie bez problemu, ale... Hop. O, i dałem się złapać, no. Cholera, ponieważ teraz mnie dobije. I ja muszę teraz wygospodarować chwilkę na golnięcie sobie. Nie, pudło. A, on podskoczył, kurde, nie miałem go zaznaczonego. Co bym nieźle oberwał. Nie wychodzić poza ring. Dobra. Się oberwało, teraz się mogę napić. Pan obrywa. O, shit. Za 230. Uważać. Całkiem dobrze idzie. Skoczy. O, zdążyłem. Zdążyłem go dziabnąć. Z tego, co ktoś chyba mówił, to jest jeden z niewielu bossów, który zmienia ataki w czasie walki. Dochodzą mu nowe. Spoko. Oh no. Nie. Nie trafiłem. Wow! Rozbił mnie totalnie. O, rób więcej ten atak, mistrzu. Rób więcej ten atak. Ranie dostałem. To się udało. Teraz skoczę. I nie zdążę. A, zdążyłem. Zdążyłem. Przeturlałem się, frajerze. O, zaboli. Mówiłem, że to zaboli. I zabolało, tak jak mówiłem. Kończą mi się flaszki, kurde. O nie. Nie. Jak tego ominąć w ogóle? Jak to ominąć? Muszę podejść do niego bliżej, bo... się kończą flaszki i muszę go zabijać, znaczy bić z bliska, żeby on tych czarów nie używał. Chociaż jak jestem blisko, to on też te czary używa. Gnuj. Nie. Cofacie. Teraz podbiec do niego. O! Jak ja to zrobiłem, że... Jak ja... Nie! Nie zgadzam się na to, tylko czwaro. Cholerny mutancie. Cholerna poczwaro. Teraz mnie odsunął znowu od siebie. No. Nie! Nie zgadzam się na takie traktowanie. Nie!
Do zobaczenia w następnym odcinku.